Simoneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Grandet. Będziemy dzisiaj dalej budować. Oczywiście przed odcinkiem sobie zbierałem tutaj trochę trawy, trochę kłód, żeby nie latać na odcinku. I myślę, że... myślę, że to będzie starczyło. Mam nadzieję, że to będzie starczyło. Ale przede wszystkim, bo ja zapomniałem też... Znaczy, będziemy tutaj też wszystko przestawiać, wszystko ładnie robić. Ale zapomniałem też, że chciałem tutaj zrobić taki... Balkon. Jaki balkon, się spytacie? A no, taki balkon. Też z drugiej strony, czy ja bym mógł po prostu tutaj takie jakieś wyjście bez drzwi zrobić? To bym też to by się pokusił wtedy. Bo mamy tylko taki łuk, nie? Tylko taki łuk możemy zrobić duży. A nie ma na przykład takiego przejścia, wyjścia. Takiego bez niczego. No i właśnie, kurczę, no brakuje mi jednak troszkę tych... Dobra, to spróbujmy taki łuk większy zrobić tutaj. Ech, jakby gdzieś spadły. Spróbujemy ten większy łuk zrobić. Właśnie, i tu mi brakuje mi w tej grze jednak... Jednak niektórych elementów, których chciałbym zbudować, nie? Cyk, no to zróbmy taki wtedy. Cyk. Z naszej sypialni będzie piękne tutaj wyjście na balkon. A tylko tutaj będę chciał zrobić też. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. A, dobra, to może lepiej. Wejdźmy tutaj. Cyk. Tyk. Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bym chciał tutaj na pewno takie coś zrobić. Czy ja bym sobie zrobił tutaj taki... Takie fikumiku? Tylko, że teraz pytanie, czy ja mam też barierki fikumiku? Bo o takie coś, tylko że... Chodzi mi... O... Gdzie to jest? Tu. Jest taki łukowy, dobra. To można też zrobić taki. Dobra. Jest łukowy. Tak więc ja tutaj sobie zrobię takie fikumiku łukowe. O. Te, nie? Tylko oczywiście... O, takie. Cyk. Cyk i cyk. Dobra. I teraz chodzi mi o... O to. Cyk. I tutaj balustrada oczywiście, ale nie taka, tylko taka. Cyk. Cyk. No. Akurat, tylko tutaj teraz to nie wygląda dobrze. A jakbym zrobił takie te mniejsze ścianki, takie na końcu, żeby to, wiecie, to wyglądało końcówka tak jakby taki zamek był tutaj, to jest taki zamysł, żeby to wyglądało jak zamek, to wtedy bym musiał, tu chyba tak, ale to są półścianki, to nie, czy półścianki tak, tylko że o. Jak to będzie wyglądać? Bo wtedy bym musiał to wszędzie położyć. Żeby to miało sens. Cyk, cyk. Dobra. I w ogóle na tym dachu myślę, że sobie po prostu zagospodarować miejsce na taki ogródek, powiedzmy. Cyk, cyk, muchomory tutaj hodować, nie? Jest tutaj balkon, pięknie, elegancko. Cyk. No, tylko że tutaj by się przydało też zrobić taki... Hmm.
Aha, zepsuło mi się żarełko. No trudno. Głodny nie byłem. Tu. Dobra. Teraz to, co chciałbym zrobić w środku. Tutaj będzie dużo przestawiania. Bo tak, piec oczywiście będzie tutaj u góry. A gdzieś powiedzmy tutaj. To wszystko też chciałbym poprzestawiać u góry. Koło pieca oczywiście będzie cyk, kowadło, jak przystało na prawdziwego tutaj do ubijania masła. I warsztat też gdzieś tutaj. Cyk. Kuchnię będziemy mieli na dole, czyli miksturki też na dole. To do góry. Cyk. Te wszystkie te kołowrotki też chciałbym u góry, ale to bym chciał tak pierdzielić, może właśnie tak tajemniczo pod schodami. Cyk. To brzydko wygląda. Trzeba schować pod schody. Tak. O, cyk. Ja to jeszcze w ogóle widzę łodygę, która mi się gdzieś zapodziała. Cyk. Tak. O, nawet dwie tutaj widzę. Cyk, cyk. Nie. Tutaj tylko zrzucić. O, na przykład tutaj. Okej. Okay. Teraz tak, mamy to. To by mogło być właśnie też tutaj pod ścianą. O. Te jagodowe skóry. Właśnie, bo ja potrzebowałem jagodowe skóry. Zrzućmy to gdzieś tam. Żeby dokończyć, jest, będziemy mogli to... Łyno! Elegancko. No i to się ma rozumieć, nie? Dobra. W ogóle to użyj, usunię, dobrze. Elegancko. Pomyślałem, że nie zrobiłem sobie punktu... punktu odrodzenia tutaj na tym łóżku, ale... Najwidoczniej zrobiłem tylko... moja pamięć zawodzi. Dobra, teraz tak. Nie będzie też. O, elegancko, akurat tutaj się tak w ścianę wpasowało, w tej długość ściany. Dobra, teraz tak. To na pewno zostanie tutaj, galeria tych. Teraz tak, ognisko, to wszystko zostanie na dole jako taki aneks kuchenny. I właśnie się zastanawiam, jak to zrobić. Bo tak, będę chciał na pewno przystawić wszystkie skrzynki. Ła, matko kochana. Gdzie tą skrzynkę teraz tutaj? Dobra, panie kochany. Jakkolwiek. A na razie niech z tej strony będą te resztę skrzynek. Zaraz zobaczycie, o co mi też chodzi. Półpodłoga strawy, to cyk, robimy. Cyk. Dobra. Chciałbym tutaj zrobić takie ala magazyny. Tylko teraz tak. Bierzemy sobie ścianę. Robimy taką ścianę tutaj. Cyk. O. Dobra. Teraz tak. Półka. Jedna.
półka druga, tu będzie nawet może trzecia. Druga, trzecia. Tak, to nawet pasuje tutaj. I jeszcze mogłaby być tutaj półka. Cyk. 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 I voilà. Mamy taki sobie magazyn, gdzie będziemy sobie mogli trzymać po prostu. Tylko ja bym chciał to tak ładnie zrobić. Jakby tak jeszcze można było dopasować elegancko. Aha, jeszcze tyłem położyłem chyba? Nie, nie, dobrze. Tylko nie mam tutaj tego, ikonki. Żywica, pajęczyna, czy tam inne bajery. Tutaj. Cyk. Można było nawet zrobić teraz więcej tych skrzynek, żeby ten magazyn też jakoś wyglądał. Albo też, bo wiem, że tam na części robali. Trochę robiłem burdel, bo już nie miałem miejsca. A tak naprawdę teraz będziemy mieli jeszcze więcej miejsca, nie? Cyk, cyk, cyk. I to jest dobre położenie. Jakoś tak krzywo, chyba tak będzie prosto. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Nie, dobra, nie będzie tak. Części robali. Można przykład po tej stronie też części robali, cyk. To już pełna jakby dowolność tak naprawdę. To gdzie leży. Wodne robale, albo też nie robale. Cyk. Cyk. No i tak naprawdę tutaj byśmy mogli jeszcze więcej sobie tych skrzynek powkładać. A tutaj by można było sobie zrobić aneks kuchenny. Cyk. I tutaj proszę bardzo. Mamy nawet nie aneks, całą kuchnię możemy tutaj zrobić z jadalnią. O, to jest w ogóle myśl, że sobie tutaj zrobimy jadalnię też. Ognisko, proszę bardzo. Ognisko sobie wzięliśmy dalej, może... Dobra, czekajcie, bo wolałbym to troszkę bliżej, bo to będzie ważniejsze, jeżeli chodzi o zasięg do... Cyk. Nawet tutaj lodówkę. O, właśnie, czekajcie, bo mieliśmy tą lodówkę gdzieś, nie? Gdzie ona była? Ona była w użytecznych. Nie widzę jej. Tutaj może? Nie, no tutaj raczej na pewno nie. Już są trofea, na które też mam jakiś pomysł, tak naprawdę. Dobra, czy ja przegapiłem lodówkę? Tu nie ma. Świeże mi... O, dobra, jest. I proszę bardzo, lodóweczka. Jak to w kuchni przystało? Cyk. O. Zapraszam. Możemy tutaj nawet chować żarcie. I nie wiem, czy ona tutaj się psuje, te żarcie, czy... Jagodowe. Świeci, bleble, gdzie są jagodowe? O, cyk. Możemy tutaj, nie? Ja mogę sobie od razu też trochę tych jagód wysuszyć. Dobra, cyk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Poczwarek też nam brakuje, ale to nie wiem, czy w ogóle będą już tam potrzebne. Teraz tak. Dajcie mi skopiować ten łuk. Cyk. O-o. To czekajcie, to przesuńmy to kawałeczek. Może jeszcze tą stronę. Tam bez świrowania aż takiego, że to musi być blisko. Dobra. O. Cyk. Cyk. No.
by się... Właśnie nie ma takiej też takie coś jak tutaj, tylko że takiego pojedynczego czegoś mi brakuje, nie? I szkoda, że właśnie tego nie ma, bo bym sobie tutaj taki wstawił taką samą framugę. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Schody. To tak trochę głupio tutaj będzie wyglądać. No i właśnie o to chodzi teraz, kurczę. Tutaj też bym mógł taką wstawić, taką pojedynczą do magazynu, wejście. No ale no nie mamy takich rzeczy. No to faktycznie byśmy nawet mogli tutaj też takie coś wstawić. Nie, no to okropnie to wygląda. Tutaj jeszcze przeżyję. Tutaj jeszcze przeżyję, powiedzmy, ale tutaj już okropnie to wyglądało, niestety. Kurde, no nie ma faktycznie takiej pojedynczej framugi? Tu jest tylko ściana prosta. Tu jest tylko łuk. No nie widzę nic takiego. Tu jest tylko z drzwiami. Ja bym chciał takie coś, tylko że bez drzwi. Czekajcie. Czekajcie, bo widzicie, znalazłem taką framugę, ale szkoda, że nie ma takiej... Chyba, że co? Czekajcie, czy ja mogę zmienić tą framugę? Mogę! A nie. Jeden rodzaj tej framugi. Szkoda. Cyk. Dobra, czekajcie, bo ja bym tutaj sobie jednak wstawił... O! Lokalizacja zagrodzona. No to ciekawe. Chyba te grzyby tutaj trochę zagradzają. Byśmy musieli leciutko przesunąć wszystko. Dobra. Cyk. O, i elegancko. Cyk. Teraz tak, tu. No dobra. Jakoś to wygląda. Tu mamy oczywiście wejście, tu mamy korytarz na ubrania, nie? Można by było jeszcze... Nie. Leciutko. Po prostu te... szafa. Na korytarzu. Gdzie sobie wieszacie kurtki, nie? Cyk. A no i od razu lepiej. Więcej takich lamp gdzieś postawił. Nawet tutaj. O, lokalizacja zagrodzona. O, tutaj nie jest. Cyk. Nie. Ja chciałem to sobie. Z drugiej strony cyk. O, proszę bardzo. Cyk. Więcej takich lamp by się przyda. Dobra, jeszcze możemy tutaj też troszkę jakby... Z tej strony... Powiedzmy z tej strony... Cyk. Jaśniutko. Byśmy mogli tu jeszcze jakieś takie jadalnie zrobić, coś pod ten deseń. Wiem, że tu stoły były jakieś, jeden sobie zrobiliśmy tam, a tutaj byśmy mogli taki większy stół zrobić, nie? Z krzesłami. Powiedzmy, że... O! Nawet tutaj gdzieś na środku, o! Cyłe, no! Elegancko teraz. Jakieś krzesełka. O, proszę bardzo. Do jadalni. Jak to lokalizacja zagrodzona? Serio? No dobra. Powiedzmy, że w tą stronę. No i widzicie, i to znowu jest słabe, że trzeba tak daleko te krzesła kłaść.
Bo pewnie podejrzewam, że... A, jak po prostu siedzi... Dobra. Tań. Tań, powiedz, nie jestem sam. Dobra, przestań śpiewać czeski. A może... Zostaw sobie po prostu... Tu jedno krzesło, tu jedno krzesło. Jeszcze lampkę tam w rogu. I... Jesteśmy... Jakby... Zadowoleni. Cyk. No i kuchnia pełną parą, z jadalnią też, nie? Za mało troszkę jest też tutaj takich dekoracyjnych chyba przedmiotów, coś mi się wydaje, bo można by było naprawdę ładnie tutaj zrobić. A troszkę mi brakuje takich elementów, ja chociażby takich mniejszych tych kwadratów, czy też półścianki takiej w pionie, nie? Czy chociażby tej takiej framugi innej, na przykład takiej z kamienia by można było zrobić cyk, nie? Tutaj troszkę brakuje światła, widzę. Byśmy sobie wtedy... Może te światła... Rzucili tak. Tu? I może... Tu, bo nic nie mamy? Tyk. No i myślę, że to będzie elegancko. Cyk. No i od razu się tutaj po prostu inaczej żyje, co prawda, nie? Jeszcze byśmy tutaj barierki dali, żeby człowiek tak... Chociaż tam to może niekoniecznie, bo tutaj jest tak ten. Cyk. Okej. Okay. Jeszcze może się zabawmy w takie barierki. A co? Cyk. Cyk. O, można by było. No dobra, trudno się mówi. Taka barierka. Cyk. No. A, dobra, jeszcze jedna w takim razie. Tutaj. Cyk. Jakoś krzywo tutaj wyszło. O, czekajcie, i jeszcze barierka jedna. W takim razie tutaj, żeby człowiek nie wypadnie. Cyk. No i tu się teraz przyjemnie, kurczę. Żyje. Ja słyszę tutaj gdzieś. Co tu robią te? Ty. Ty. Zostaw mojego kolegę. Cyk. Ej, kurczę, właśnie teraz też... Cyk. Sobie po prostu odłożymy to. O. Nie. Dobra, jest. Odłożyliśmy wszystkie trawy. Mam jeszcze troszkę tych do wykorzystania. Bo ja chciałem też palisadę w koło zrobić. Teraz się zastanawiam, czy to ma jakikolwiek. No ma niby, bo ja tutaj... Dobra, a zobaczmy, jak wygląda ta palisada cała i jak ją się robi. To nie. To. Chodzi mi o to, nie? Czyli odtąd. To ta palisada to może być też niewygodna dla mnie tak naprawdę. O, tyk. Tyk, 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 cyk. Ale to palisadę chyba zrobimy tylko z tej strony. O. No i się skończyło kozaczenie. Bo skończyły mi się sznurki. Albo może ja nie sięgam sznurków. To jest pytanie teraz. A, dobra. Ojej.
Gdzie są zielony budulec? No nie sięgam sznurków, ale też nie jest ich tak jakoś za dużo. Może po prostu sobie od razu zrobimy. Wiem, że to nie jest nieekonomiczne robić sznurki w łapie. Ej, dobra, oddajcie, bo ja nie chciałbym ze wszystkiego zrobić te sznurki. Dobra. Tylko z tego, co mam dostępnego w plecaku. Dobra. Cyk. 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 No właśnie. I problem jest taki, że nam się też skończyły łodygi. Albo znowu nie sięgamy. Mam nadzieję. Nie. Tych łodyg jest pełno. Potrzebnych. No dobra, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Nic już na to nie poradzę. Dobra, za łodygami... No nie chcemy się teraz też latać po prostu. Zrzućmy. Dokończymy sobie to... kiedy indziej. O, może tak. A tutaj chciałbym sobie taką zrobić galerię. Oczywiście z tego, z czego się da zrobić galerię. Gdzie są te... O, proszę bardzo. Shell Bombardier na przykład. Dużo... Wypchana pszczoła, to w ogóle jest ciekawe. Ja mógł sobie taką zabawkę gdzieś... O. Czekajcie. Meszek z pszczoły mi brakuje. No wiecie co? Żeby meszka z pszczoły mi brakowało. No trudno. Ale taka fajna tutaj lata ten. W ogóle tu widzę, że można sobie przestawiać. Wypchana ognista mrówka. Pszczoła, muszka. Wypchana muszka. Czy to też można... O. Cyk. Piniatę. O-o. Surowe mięsko z muszki. Muszka. Pierdziuszka. Słuchaj, mam dla ciebie sprawę. W razie tylko muszę zmienić sobie też strzały. Którym to się zmieniało? Amunicję? Wiem. Dobra. Muszka, pierdziuszka. Czekaj, muszka! Nie uciekaj! Halo! Uciekaj! Mam dla ciebie sprawę. Nie będę ściemniał. Chodzi o... Tak. Czy trzeba by było ją trafić, nie? Cześć, muszka. O, jakieś mięso tutaj. Dobra, surowe mięso muszki mam raz. Znajdę gdzieś drugie, znajdę. No nie. No nie. Weźcie tutaj, trafcie tą muszkę, to jest... No chyba se. Dobra, cześć. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, 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 chodź, chodź. Muszka. Dobra. W ogóle to jeszcze te mięso ze psa, to też sobie weźmiemy. Cyk. Elegancko. I zróbmy sobie chociaż muszkę tutaj. O, cyk. Cyk, o. Okej. Okay. Co my też, czy byśmy mogli takiego fajnego zrobić? Pana tarczówka. Pchana matka roju. Ja mam meszek z pszczoły. Kawałki pająka. Ja te wszystkie kawałki pająka wykorzystałem. Pchana kijanka, ale to będzie wisiało, czy co? To też może wisieć, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. A teraz tak, to chciałbym przenieść na dach. Ja mogę... Można by było se w domu wstawić. Cyk. O.
No to może. Można by było więcej zrobić, o ile na przykład w rogach tutaj cyk. By tak się też nie na siebie nie. Nie wpierdzielały się na siebie, o, może tak powiem, nie? Na przykład jeszcze tutaj jakiś grzybek. Cyk. A, tylko że. Chyba sobie zrobiłem kuku, mamuniu. This is moderately terrifying. Gratuluję, Ceski. Dobra, to może tutaj akurat nie jest dobrym miejscem, żeby grzyba położyć. Ale może tutaj? O. I tutaj. Tutaj może też nie przeszkadzać. Tutaj może też być elegancko. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jedyne co, to bym też chciał, tylko kurczę, no właśnie nie mam do tego odpowiednich kształtów ani niczego takiego. Bo tę wieżę chciałem sobie tak zrobić, kurczę, takie oko Saurona na samym końcu wieży, nie? Takie, które by... Tylko no właśnie nie mam żadnych takich kształtów tutaj. I właśnie tego nie lubię w Grandet, że tu jednak mimo wszystko nie ma takiej swobody budowania. Są tutaj za małe takie. Brakuje tutaj takiej swobody budowania, szczerze powiedziawszy. No niestety nic mi nie było, bo chodziło mi takie, żeby coś było takiego... Nie wymyślę nic tutaj. Jedyne co mogę zrobić, to stawić po prostu te o latarnie. Cyk. 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 A. Gałązki, sok, czyli będę potrzebował 9 soku, 6 gałązki i 6 suchej trawy. Lecimy. Cyk. Nice and clean. Cyk. Dobra, czyli tak. Czy w ogóle mamy gałązki jeszcze? No tak średnio bym powiedział. Czyli to musimy sobie załatwić. 6. Żywicy potrzebowaliśmy 6. A pytanie jest, gdzie ja kładłem żywicę? No to jest pytanko. Jak odejrzałem gdzie? Nie. Kamień, glina, zielony budulec? Nie. To brzmi logicznie, że żywicę kładłem do skrzynki o nazwie żywica. Gałązki tak. Jeszcze cyk. Jedna. Druga, trzecia. Czwarta. Piąta i szósta. Cyk. Jedyne co to będzie tam się tak mordo świeciło na czerwono, to może taki przynajmniej zalążek całej tej wieży Saurona. Niech będzie. Cześć. No i tylko teraz tak. Personalizuj kolor. O, tak na czerwono. Personalizuj. Cyk, cyk. 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 Dobra, teraz skąd byśmy mogli sobie pofrunąć, żeby to tak zobaczyć, jak to też wygląda, nie? Może, o.
Może na stół? Na stole dzieje się, że ja pitole. Dobra, zobaczmy sobie. O! To? Dlaczego to się nie świeci? Ja chyba sobie żarty robię. Ja specjalnie to wszystko zapaliłem, żeby to się ładnie świeciło z daleka, a tego w ogóle nie widać. Co, że ja tylko jak w domu jestem, to widać? Czy dobra, czekajcie, lecimy do tego. O, pszczółka. Wiecie, co ja zrobię? Pszczółkę zabiję, żeby jeszcze zrobić wypchaną pszczółkę. Sims Logic. Wiecie się? Łeee, myślałem, że to będzie z daleka widać takie czerwone poświate, to gówno. Co ty tam nie lubisz? Świeżego nie lubisz, nie lubisz... świeżego nie lubisz. Cześć. Przepraszam. Cześć. Jezus Maria, czy ty możesz się uspokoić? Ja wiem, że ci... że ci przerwałem sen. Ale to wszystko dla celów wyższych. Sorry. Tu ona padła, bo się zatruła miodem niedobrym. Nie masz się co martwić. To... No mówiłem, że nie masz się co martwić. Dlaczego? Ty chcesz też zginąć. Dobra, mam cię. Przy okazji może troszkę drzask tutaj, żeby ktoś sobie w dupę... Jak już urosnę, żeby sobie w tyłek na drzazgi nie usiąść. To może przy okazji... je zutylizujemy. Dobra, idziemy jeszcze zrobić sobie pszczółkę. Pszczółkę Maja. Obie lata. O. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie zahaczymy o nic. Bo już nie pamiętam, dawno tą stroną nie jeździłem. Ale kurczę, no ja myślałem, że te światła to się będą palić z tej wieży i będzie to widać z daleka. A tutaj lipa taka ciemno, nie? Smuteczek nie ogarnął. Lampek też już świątecznych widzę nie ma. A kiedy to się zapalają w takim razie te światła? Jak ja jestem tutaj w domu? O, widać coś tam teraz. Łeee, te światła są słabe. Myślałem, że to na czerwono się tak będzie świecić z daleka, będzie widać taką czerwoną poświatę, a tutaj co, lipa. Dobra, ale moi mili, no, domek powiedzmy ukończony, no palisadę tutaj w jednym... A, czekajcie chwilę, jeszcze zapomniałem o tym. Proszę bardzo. Chciałbym mógł... O, na przykład spiąknie. Ups, sorry. Ups, sorry. No mógłbym cię bić, ale ty się w ogóle nie ruszasz, jak cię bije. No nie wiem, może wiatr by chociaż dmuchnął, żeby to się poruszyło. A tutaj nic. No nic, trudno, ale taka pszczółka ładna sobie chroni naszego przybytku. Dobra, moi drodzy, tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało? Dajcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I w następnym odcinku to już raczej spróbujemy się przejść na miksery. Bo podobno warto też zrobić te średnie miksery i zgarnąć nagrodę, która na nas czeka w tym czarnym mrowisku. Tak więc mam nadzieję, że uda nam się je zrobić. I w ogóle coś tutaj, jakiś rykowiec mi tutaj harczy. Siema. Tak więc... Nara.